co możemy przynieść Matce, Ojcu do domu, jak nie nasze serca, które są jak gliniane naczynia, a w nich jest tyle trosk, tęsknot, kłopotów, problemów, ale też są kobiety wdzięczności. I to wszystko chcemy naszej Matce tu, na Jasnej Górze, i Ojcu jej Syna ofiarować, ale zanim to uczynimy, jako dzieci, przeprośmy za nasze nieposłuszeństwa, za nasze niegrzeczności, które są w oczach Boga i Matki Jego Syna grzechy. Stwórz nas w swoim miłosierdziu. Kaplica coraz bardziej wypełniona. Zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. A tu kolejka do wejścia do podziemi, do katakumb, gdzie spoczywają prochy Paulinów. Kłaniam Ci się, Maryjo. Bądź pozdrowiona, łaski pełna. I za chwilę rozbuja się dzwon jasnogórski i oznajmi wszystkim, że mamy południe. Właśnie słyszymy. Posyłam pozdrowienia szczęśliwe.